Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo e-petrol.pl. Kolejny raz w tym miesiącu nasz komentarz możemy zacząć od dobrej informacji dla kierowców. Ceny większości paliw na stacjach poszły w dół, podrożał tylko autogaz. Średnio w Polsce za benzynę bezołowiową 95 w tym tygodniu płacimy 3 grosze mniej niż tydzień temu. Jej cena to 5,56 zł za litr. W przypadku oleju napędowego tutaj cena to 5,64 zł i zanotowaliśmy jednogroszowy spadek. O 3 grosze podrożał natomiast autogaz. Najbliższe dni nie powinny już przynieść kontynuacji tej spadkowej serii. Widzimy, że nawet w tym tygodniu skala obniżek jest mniejsza niż jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu. Spodziewamy się wyhamowania obniżek i stabilizacji cen na poziomach zbliżonych do obecnych. Na rynku hurtowym od kilku dni ceny poruszają się mniej więcej na tym samym poziomie, wahając się nieznacznie w górę lub w dół. To jest za tym, że obniżki na stacjach raczej, ten cykl obniżek dobiega końca, przynajmniej też sytuacja na świecie. Widzimy, że w ostatnich dniach cena ropy na światowych giełdach rośnie w górę. Tutaj czynnikiem, który wpływa na wzrost notowań surowca jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, czyli konflikt między Izraelem i bojownikami Hamasu. Tutaj strefa Gazy, mimo że bezpośrednio nie jest to rejon, w którym wydobywa się ropę, ale jest ryzyko, że właśnie ten region świata, czyli Bliski Wschód, który jest istotny dla stabilności dostaw surowca, może w jakiś sposób tutaj zostać zaburzona stabilność w tym regionie świata. Inne państwa, kraje arabskie, już więksi producenci mogą zostać wciągnięci w konflikt pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami i w obawie właśnie o taki czarny scenariusz notowania ropy na światowych giełdach rosną. Natomiast stabilnie zachowuje się złotówka. To jest możliwość, że zobaczymy dalsze umocnienie naszej waluty w relacji do dolara i to powinno nas uchronić przed ewentualnymi podwyżkami, gdyby napięcie na Bliskim Wschodzie nadal rosło.